Załączamy PWM-a. Jak widzicie, generator zaczyna produkować nam gaz. Możemy zobaczyć tutaj. Bateria przysiadła do 28,3 V, ponieważ pobiera nam teraz generator około 8 A. No i co? To co pewno byście chcieli zobaczyć. Tak, palnik. Sprawdzimy gaz, czy idzie. Idzie gaz. Spróbuję tu koło mikrofona wam, żebyście usłyszeli. No i co? I podpalamy, tak? Powiem wam, zawsze bałem się tego etapu, no ale co tam. No, jak widzimy, palniczek sobie ładnie świeci. I niech nam teraz ktoś powie, że nie można podpalić wody. Można podpalić wodę, zobaczcie. Widzimy. Tak to wygląda. Powiem wam, że temperaturę, jaką to daje, to jest masakrycznie. Masakrycznie, naprawdę. Ja czuję normalnie, jak mi ręka się gotuje. Dobra, zobaczymy, jaką ma moc. O, na razie pobawimy się na drewienku. O, widzę, że fajnie, można sobie rysować. Wiecie, co jest najlepsze z tym? Najlepsze to jest to, że ten gaz, on w ogóle nie śmierdzi. Nie, o Jezu, bo bym narysował coś brzydkiego. No, spróbuję coś ładnego narysować, nie? Dobra, narysuję wam minkę. O, cyk. O, momentalnie możecie spalić. Zobaczcie. Momentalnie możecie dziurę zrobić. Nie, no fajnie, jestem pod wrażeniem tego gazu. O, możecie sobie lutować tym gazem, fajnie, nie? Dobrze. Jak widzicie, generator, jego praca podskoczyła do... Tam, zaraz wam pokażę, później wam przybliżę. Aj, jakie tu gorące. Jego praca podskoczyła do 10 A. Bateria przysiadła na 27,7 V, gdyż elektrolit już się wymieszał, tak? Mogę odkręcić bardziej. Wiecie co, teraz pójdę i zgaszę światło, tak abyście mogli zobaczyć, jak ten płomień wygląda w rzeczywistości. Ok, jestem z powrotem. O, zobaczcie, tak to wygląda. No dzisiaj nie będę dużo do was tam mówił, po prostu więcej będę pokazywał. Gaz jest naprawdę bardzo cichy, bardzo fajnie pracuje. Tu jest też z powrotem. Spróbuję zobaczyć, jak to idzie z cyną. Tylko podłożę coś, żeby mnie kapło. Podłożę tą deseczkę. O, jak to topi cynę. O, cyna nie ma żadnych szans. No ciekawe, jak to by się lutowało by tym, wiecie. No, dobrze, wyłączę. I oglądajcie dalej, zaraz wam pokażę, jak zrobić prosty generator. A, najlepsze to jest to, zobaczcie, najniebezpieczniejszą właśnie częścią tej zabawy jest wyłączenie, gdyż on może dostać tak zwanej cofki. I po to są właśnie te bublery. Dobra. Musimy pamiętać o tym, że on musi mieć cały czas nadciśnienie, także wyłączamy go w trakcie pracy, tak? Gaz wyłączamy w trakcie pracy. Zaraz usłyszycie takie pstryknięcie. O, słyszeliście? I teraz wyłączamy gaz. I to jest bardzo ważne. Nie róbcie inaczej, ponieważ musimy cały czas utrzymać nadciśnienie w tym przewodzie, gdyż jeżeli nie utrzymamy nadciśnienia, zobaczcie, gaz teraz dostał cofki z tego elementu, tak, od samego początku, do zaworku. Poszła cofka i dlatego było pstryknięcie, tak? Był to efekt takiego samozapłonu, ponieważ gaz już nie miał ciśnienia. I jeżeli ja bym wyłączył generator i poczekał, aż generator przestanie produkować gaz i dopiero zakręcił, to cofka by poszła na cały wąż, prawdopodobnie. No, także musicie uważać z tym. No zaraz wam włączę jeszcze raz ten generator i pokażę dokładnie, jak on działa, tak bardziej w przybliżeniu. BMS jest trochę ciepły, no ale ma prawo takie być, ale bateria jak najbardziej jest zimna. Załączamy bezpiecznikiem. Zalecam stosować te bezpieczniki, ponieważ są bardzo tanie. Wiecie, możecie je kupić w każdym sklepie za grosze. I to nieważne, że one są do 220 V. Zróbcie sobie pierw eksperymenty, zróbcie sobie jakieś tam zwarcie i będziecie wszystko widzieli.
Także to by było na tyle, a teraz poczekajcie, pokażę Wam, jak w prosty sposób bardzo łatwo zrobić generator wodoru w domu. Ok, a teraz tak jak Wam obiecałem, pokażę, jak w prosty sposób, tylko się nie śmiejcie, jak to wiem, że robić się śmiał, jak to zobaczycie, jak w prosty sposób zrobić generator HHO, który jest generatorem mokrym, tak, nie, to nie jest sucha cela, jest to mokry generator. Także do tego będziemy potrzebowali dwie łyżki ze stali nierdzewnej, które możemy znaleźć w naszej kuchni, wiadomo. Kawałek ziemniaka, no użyłem ziemniaka, słoik, woda destylowana, zaraz Wam pokażę, jak ta woda destylowana mniej więcej powinna wyglądać i gdzie możecie ją zakupić. A możecie zakupić tą wodę destylowaną w CPN-ie na stacji paliw. Wiadomo, ci młodsi nie wiedzą, co to znaczy CPN. CPN to jest Centrala Paliw Płynnych, to było jeszcze za czasów komunistycznych. Musimy zakupić sodę oczyszczoną. To jest akurat angielska soda oczyszczona, można ją kupić w Tesco. Dlatego dla tych subskrybentów, dla tych moich widzów, którzy oglądają ten kanał, soda oczyszczona wygląda tak i tak się nazywa. Proszę sobie to zapisać. No dobrze, co? Do jednej z łyżek podłączamy plus, do drugiej z łyżek podłączamy minus i będziemy potrzebowali baterii. Ja użyłem baterię 24V, tą, którą używałem wcześniej. Jest to bateria, wiadomo, z ogniw od papierosów. Dzięki Bartek, dzięki Radek. Wiecie, ile wydaliście na tą baterię? Ja przeliczyłem. Wydaliście 917 funtów. Tyle Was kosztowały te papierosy. Niezły czad. No to co? To teraz nam przyjdzie tylko włączyć ten generator. No i zobaczcie, obserwujcie, jak taki mały generatorek, ile on może wyprodukować gazu. Uwaga, włączam. Ok, włączamy. Zobaczcie, ile takie małe cudeńko może wyprodukować gazu. Zobaczcie, jaka jest praca tego czegoś. Widzicie? Ładnie pracuje, bez żadnego problemu. Wystarczy użyć dwie łyżeczki i zobaczcie, co się dzieje. Dobra, odłączę to. Ok, dziękuję wszystkim za obejrzenie mojego odcinka związanego z gazem HHO i zapraszam na następne moje odcinki, w których pokażę Wam fajne, ciekawe rzeczy związane z tym gazem. Osobiście powiem Wam, sam się uczę. Także będzie ciekawie. Zapraszam. Dziękuję wszystkim za subskrypcję, bo jest Was dużo już, zauważyłem. Jest około 840 subskrybentów. Pozdrawiam wszystkich majsterkowiczów, wszystkich, którzy interesują się gazem HHO, wszystkich upgrade'owców i ogólnie wszystkich fajnych ludzi. Dziękuję.